I wracamy do Państwa ponownie z programem Republika po południu. Kolejnym naszym gościem jest profesor Andrzej Nowak, którego stałym widzom telewizji Republika na pewno przedstawiać nie trzeba. Witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. I jak to zwykle bywa, gdy zapowiadamy rozmowę z profesorem Nowakiem, okazją jest kolejna wspaniała strawa duchowa dostarczana nam przez wydawnictwo Biały Kruk. Książka pana profesora Wojna i dziedzictwo, historia najnowsza. Wojna, która wisi nad Polską nie tylko historią, nie tylko polityką, ale też kulturą, postrzeganiem świata. Ja, kiedy przygotowywałem się do naszego programu, sięgnąłem pamięcią do moich wspomnień z dzieciństwa, kiedy żyli jeszcze moi dziadkowie i bardzo często występujące w ich opowieściach, ale także w komentowaniu dzisiejszego świata, dzisiejszego, czyli te 30-40 lat temu, kiedy dziadkowie jeszcze żyli, takie wypowiedzi. Przed wojną by do tego nie doszło. Że coś jest przedwojenne, albo prawie jak przedwojenne. Taka bardzo wyraźna cezura na świat przedwojenny, chodzi rzecz jasna o tą drugą wojnę światową i świat powojenny. W tekstach pana profesora bardzo często czytelnik nie ogranicza się tylko do faktów historycznych, ale ma właśnie taką szerszą perspektywę na sprawy kultury, postrzegania świata. Czy rzeczywiście tak jest, że ta wojna ostatnia, druga światowa, ostatnia, która dotknęła tak mocno Polskę, zmieniła i zmienia do dzisiaj nasze postrzeganie rzeczywistości? Bezspornie tak. Przecież nie tylko przesunęła ona granice państwa polskiego, czyniąc zeń podległą kolonię moskiewskiego imperium na lat 45, ale zmieniła w gruncie rzeczy cały świat, a na pewno całą naszą część świata, całą Europę. I wciąż nawiązaniami do tej wojny żyje duża część wyobraźni masowej. Filmy kształtują tę wyobraźnię historyczną na podstawie przede wszystkim wydarzeń z II wojny światowej. Od razu jednak dodam, że nie o II wojnie światowej piszę w swojej książce, tylko o dwóch innych wojnach, które toczą się teraz. Jedna ta wojna za naszą wschodnią granicą, która nas dotyczy bezpośrednio, to jest oczywiście agresja Rosji na Ukrainę. Zagrożenie bezpośrednio materializujące się w postaci, no, w pewnym sensie podobnej do tej, jaką wspomnienia z II wojny przechowują. Czołgi, rakiety, bomby spadające na miasta, na cywilów, walki frontowe, pod pewnymi względami przypominające nawet front zachodni I wojny światowej. To są rzeczy bardzo ważne i zastanawiam się w tej książce, przywołując swoje teksty sprzed lat 10, 12, 15, jak dochodziło do zaskoczenia niektórych. Akurat ja nie byłem specjalnie zaskoczony wybuchem tej wojny. Jak można było widzieć zbliżanie się tej agresji, niektórzy na nią zamykali oczy, udawali, że z Putinem można robić interesy jak z każdym innym. To jest jedna wojna, o której piszę. Druga to jest ta wojna, która toczy się u nas. No można powiedzieć, że w ostatnich dniach toczy się nawet z jeszcze większym nasileniem niż to, które opisuję na podstawie wydarzeń poprzednich 5 lat, bo książka moja przede wszystkim skupia się na wydarzeniach ostatnich 5 lat. Otóż to jest ta wojna, którą dzisiaj otwarł front ataku na świętego Jana Pawła II, na Kościół, na całą tradycję chrześcijańską. Front walki, w której chodzi o to, żeby dobro zastąpić złem, żeby kłamstwo przemieszać z prawdą tak, aby nie dało się ich już więcej rozróżnić. To jest ta wojna, którą na bardzo wielu przykładach z jej przejawiania się w poprzednich 5 latach, w wielkich mediach, ale także w filmach trafiających do masowej wyobraźni, zarówno tych, które bronią rozróżnienia na dobro i zło, takie, jakie jest mnie bliskie, jak i tych, które podważają to rozróżnienie. O tym wszystkim właśnie traktuję w swojej książce. Wojna ma pozostawić świat inny niż ten przed wojną. Właśnie dlatego ja nawiązałem do czasów mojego dzieciństwa, kiedy pamiętałem jeszcze dziadków, to rozgraniczenie świata przed wojną i po wojnie. I
tak się wydaje, że ta wojna, ta druga wojna, o której wspomniał pan profesor, ta, która toczy się w sferze naszej zbiorowej pamięci, której jednym z przejawów jest atak na pamięć o Janie Pawle II, świętym Janie Pawle II, ma pozostawić ten świat już inny. Ja dzisiaj rozmawiałem kilkakrotnie z przedstawicielami mediów, także historyków, o tym, jak ten kolejny akt wojny przebiega na naszych oczach, tak jak pan profesor powiedział. I muszę powiedzieć, że oręż używany w tej wojnie jest trochę nieproporcjonalny. Zwykły zjadacz chleba, zwykły zjadacz, konsument tego przekazu medialnego ma bardzo duże trudności, tak, żeby dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pójdzie do archiwum, zresztą nie ma odpowiednich narzędzi badawczych, żeby skonfrontować się z tymi dokumentami dotyczącymi Jana Pawła II. I jest na trochę straconej pozycji. Jak można się przeciwstawiać rzetelny i w skuteczny sposób temu atakowi? Oczywiście pod wieloma względami współczesne pokolenia, zwłaszcza młodsze, są niemal bezbronne. Nie chcę powiedzieć, że całkiem, ale niemal bezbronne wobec tej agresji kłamstwa. Wskutek uzależnienia, u wielu całkowitego uzależnienia od źródeł masowej dezinformacji, które znajdują się w smartfonie. Tak zwane media społecznościowe, w istocie służące odcięciu człowieka od szerszych kontaktów ze społeczeństwem i zamknięcia go w szczelnej bańce nadawanych przez właścicieli największych owych mediów, tak zwanych społecznościowych, komunikatów. Te właśnie media sprawiają, że wystarczy kampania memów prowadzona skutecznie od 2005 roku, wyszydzająca Jana Pawła II. Oczywiście bazująca na pewnej przesadzie, powiedziałbym, charakterystycznej zawsze dla czczenia kogoś wielkiego, kiedy odchodzi. Przesadzie, którą łatwo było wyszydzić, te pomniki, te oczywiście budowane nie przez przyjaciół Jana Pawła, nie przez tych, którzy przejmowali się jego nauczaniem, ale przez tych, którzy właśnie kompletnie je odrzucali. Wizja papieża od kremówek, papieża od, przepraszam za wyrażenie, kretyńskich dowcipów, redukowanie postaci wielkiego człowieka zmagającego się z największym złem naszych czasów, ze złem komunizmu, totalitarnej ideologii, zmagającego się zwycięsko na skalę globalną z tym złem, do bezbronnego staruszka, który wspomina tylko ze śliną cieknącą mu z kącika ust, to wyszydzanie oczywiście choroby, tak często także stosowane we współczesnych mediach, wspominającego kremówki zakrapiane alkoholem z czasów matury, no do tego sprowadzono postać Jana Pawła II. I to właśnie jest metoda współczesnych mediów, którą niesłychanie trudno jest przezwyciężyć wezwaniem: to sięgnijcie do homilii Jana Pawła II. Sięgnijcie do jego nauczania, które jest dostępne. Przecież wystarczy włączyć ten sam smartfon, w którym również można wywołać właśnie treść owych homilii. Można dowiedzieć się czegoś więcej. To jednak wymaga odrobiny wysiłku. Myślę, że to, co budzi nadzieję moją głęboką, że ta kampania nienawiści i kłamstwa nie zwycięży, jest to, że pozostaje jednak pewna elementarna więź między pokoleniem dzieci, pokoleniem rodziców i poczucie, że ci rodzice, dziadkowie, którzy czują się dotknięci, obrażeni tym, że nagle szkaluje się coś dla nich tak ważnego, coś egzystencjalnie dla nich ważnego, że to poczucie krzywdy, którą wyrządza się najbliższym, a ta więź nie została zerwana całkiem, nawet przez owe mechanizmy globalnego odczłowieczania, przez Facebooka, Twittera, TikToka i inne mechanizmy, które temu służą, że jednak właśnie to poczucie krzywdy swoich bliskich, którzy nie pogodzą się z takim opluciem pamięci tego, co dla nich najważniejsze, najbliższe, najwspanialsze, co ostatecznie przecież prowadzi do Chrystusa przez Jana Pawła II. Nie chodzi tutaj o Jana Pawła II, chodzi ostatecznie o religię, o chrześcijaństwo, o Chrystusa i chodzi także o polskość. A dla wielu chrześcijaństwo, religia, polskość jest bliska i ci młodzi ludzie teraz właśnie, ci zagubieni, może zaczną to rozumieć. Ta kampania nienawiści, tak już z otwartą przyłbicą wyrażanej,
przez nadawców, którzy kontynuują dzieło 4. Departamentu MSW, dzieło kapitana Piotrowskiego, dzieło pułkownika Julii Brystygierowej, dzieło wcześniej Lenina, Dzierżyńskiego, Łunaczarskiego, dzieło tych wszystkich, którzy zabijali całymi milionami wyznawców Chrystusa, to właśnie dzisiaj jest być może moment jakiegoś ocknięcia, przebudzenia. A może jednak ten papież to nie był tylko ten od kremówek. Może te pomniki, które powstały, nie są tylko wyrazem szpetoty estetycznej i jakiegoś owczego pędu, ale może z potrzeby serca wyrastały tych, którzy odczuwali autentyczną wdzięczność dla kogoś, kto podniósł nas z kolan. Z kolan, na które rzucili nas właśnie Julia Brystygierowa, właśnie kapitan Piotrowski, właśnie ci bolszewicy, którzy podbili Polskę w 1945 roku, przychodząc tutaj z Moskwy. To być może jest jakiś moment przebudzenia, bardzo na to liczę. A jak to się stało, panie profesorze, że niemała część tych ludzi, polityków, publicystów, którzy 20-30 lat temu byli po, bardzo umownie nazywając rzecz, papieskiej stronie, w ciągu ostatnich lat, a nawet często miesięcy, znalazła się po stronie przeciwnej. Politycy dawnego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, niektórzy publicyści katoliccy. No i oni w tej chwili mówią o tym, że trzeba zrewidować nasze patrzenie na tą postać, jak się jeden z nich wyraził, że warto przemyśleć, czy ta ilość pomników jest potrzebna. Co skłania ludzi do tak radykalnej zmiany stron? Zachęcam tych, którzy właśnie pamiętają Jana Pawła II tylko jako papieża od kremówek, żeby sięgnęli do jego nauczania i przypomnieli sobie jego rozważania o misterium nieprawości, misterium iniquitatis. To jest właśnie tajemnica nieprawości każdego z nas. Każdy z nas może ulec tej pokusie, bo siła zła, która nas do złego postępowania ciągnie, jest potężna. I każdy indywidualnie odpowiada za swój upadek, tak bym to określił. Myślę, że można oczywiście próbować uogólniać te drogi do upadku. W przypadku, czy gdy idzie o ludzi, którzy byli naprawdę związani z Kościołem lat temu, 20, 30 czy 40 i od niego odeszli, albo też udają, że w nim pozostają, ale w istocie przez swoje reformy chcą go zniszczyć. Część naturalnie tych, którzy wiwatowali na cześć Jana Pawła II w 79 czy jeszcze nawet w 91 roku, to są ludzie, którzy robili to nieszczerze i o tych nie warto mówić, bo oni po prostu zawsze nienawidzili Kościoła. Są tacy ludzie i ich ataki na Jana Pawła II ani mnie nie przerażają, ani nie budzą specjalnego oburzenia. To są ludzie, którzy konsekwentnie trwają przy wrogości wobec tego, co polskie i tego, co chrześcijańskie i tylko maskowali się w sytuacji, kiedy no, niewątpliwie przeważające, dominujące nastroje były zupełnie inne. Ale rozumiem, że pan redaktor pyta o innych, o tych, którzy rzeczywiście no, głosili z przekonaniem lat temu 30 czy 40 potrzebę kontynuowania tej drogi, którą wskazywał Jan Paweł II, a dzisiaj opluwają jego pamięć z taką łatwością, lekkością, przyjmują dosłownie wyssane z palca, pozbawione elementarnej logiki dowodowej i jakiejkolwiek wiarygodności oskarżenia pod jego adresem. Rozważają subtelnie, a nie, może jednak, może należałoby. Jestem wstrząśnięty, to powiem, bo to najbardziej mnie wstrząsnęło. Nie wypowiedzi tak zwanych katolickich, to słowo biorę w cudzysłów, patocelebrytów, to już bez cudzysłowu, czyli ludzi, którzy odwołując się do swojego rzekomego zakorzenienia w katolicyzmie, występują od jednego portalu do drugiego, od jednej telewizji do drugiej, żeby mówić, no nie, właściwie to jednak no, trzeba to zbadać. Papież no niewątpliwie jednak jakoś krył tych pedofilów, a może sam coś ma na sumieniu. Otóż nawet nie to mnie boli tak bardzo, jak wystąpienia księży, którzy imieniem episkopatu, jako rzecznicy episkopatu wydali wstrząsająco haniebny, tak to określę w moich oczach, wstrząsająco haniebny komunikat w odpowiedzi na ten
łajdacki reportaż telewizji TVN. Komunikat, który sprowadzał się do tego, no zobaczymy, może jest trochę w tym prawdy, może jest nawet cała prawda, nie wiadomo, trzeba rzecz zbadać. Powiedziałbym, że księża, którzy w imieniu episkopatu, jako rzecznicy episkopatu podpisali ten komunikat, są w istocie potwierdzeniem tego, co wyraża w Ewangelii postawa Judasza. To po prostu wstrząsające doświadczenie, kiedy ludzie blisko Kościoła albo nawet z jego wnętrza dzisiaj zachowują się w ten sposób. Dlaczego? Powtarzam, to jest tajemnica indywidualnej duszy, ale myślę, że zjawisko, które jest zjawiskiem powszechnym, to chęć płynięcia z prądem, z medialnym prądem, który wytycza, przepraszam bardzo, widzów telewizji Republika. Nie ta telewizja, tylko znacznie potężniejsze od niej media, nie tylko działające w Polsce z kapitałem szwajcarsko-niemieckim czy amerykańskim, ale te globalne media wyznaczają tę linię, która spycha Kościół do kruchty. Kościół, który bije się tylko w piersi za swoje grzechy i który już nie ma siły nauczać dobra i nazywać zwłaszcza zła po imieniu, bo widzi zło tylko w sobie, tylko we własnym działaniu. To jest właśnie płynięcie z prądem, płynięcie z głównym nurtem, którym, jak słusznie przypominał, lekko żartujący ze swojej wiary, zresztą bardziej rzymski niż katolik, Zbigniew Herbert, z prądem płyną tylko śmieci. Panie profesorze, bardzo dziękuję, zwłaszcza za ten ostatni pasus, za to przypomnienie tych ponadczasowych prawd. Andrzej Nowak był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. A my przenosimy się teraz do Wilna, gdzie przemawiać będzie marszałek Sejmu, pani marszałek Witek.